Cześć, witajcie. Dzisiaj tak na szybciutko pokażę wam, skąd zdobyć amunicję, a także troszeczkę kasy. Jesteśmy w Aquila City. System Cheyenne, chyba Cheyenne. Jest to stosunkowo blisko od Sol, od Alfa Centauri. Jak widzicie, leciutko w górę. Musimy się udać do miasta. Niezbyt tu ładnie, ale lepsze to niż nic. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you, we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. I guess that'd be the Marshal's call. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help would do some good. Well, I doubt those robbers are going to let us leisurely peruse the Gal Bank vault. We better see if we can help move the situation along. Musicie znaleźć sklep Shepherda. Musimy kucnąć naprzeciw tego obracającego się Dinksa i idziemy delikatnie do tyłu. Nie przeszkadzać. Traficie na kałużę. Tutaj. Mamy skrzynkę naszego sprzedawcy. Także spokojnie możemy się poczęstować. Niedużo, 5000 kredytów, za to całkiem sporo amunicji. Are you training for some sort of weightlifting competition? Weźmy sobie wszystko. Sakra, ile on ma rzeczy. Jak widzicie, zdziepko mnie przeciążyło. Feel free to look around. Ale plus jest taki, że spokojnie możemy mu to odsprzedać. Dodatkowym plusem jest tutaj krzesełko. Dzięki któremu możemy sobie poczekać, weźmy. Dwa razy po 24 godziny. Pamiętajcie, że przeciążenie was nie zabije. No, dość mocno zjedzie wam życie, ale zabić was nie zabije. Take a look around.
I'll say right up front that if you're short, how about I just show you? Jak widzicie, sprzedawca znowu ma kasę, także możemy znowu sprzedawać. Jak już załatwiliśmy sprawy z naszym sklepikarzem, wystarczy, że pobiegniemy się pomodlić tutaj koło, nie wiem, tego czegoś, nazwijmy to gobelinem może. I szukamy w tym miejscu. Mamy 1200 kredytów. I dużo winek. Dobra, weźmy. Zanieśmy graty na statek, bo jestem przeciążony, także się ruszać nie mogę. Jak widzicie, CO2 mam na maksa, zdrowie na minimum. I jakoś żyje. Także przeciążenie was nie wykończy. Ale jest dość bolesne. Jeżeli macie problem z przeładowaniem, a wasze magazyny są pełne, zawsze możecie po prostu wziąć i wyrzucić wszystko na glebę. Normalnie u siebie w statku wyrzucić na podłogę. Zasadniczo nic nie powinno zniknąć. Nie dodaje się to do masy waszego statku. Także teoretycznie nieskończony magazyn, no przy okazji też nieskończony burdel, wiadomo, ale jest to jakiś sposób, nie, żeby zapanować nad tym. Oczywiście się zakręciłem, wyrzuciłem też swoją broń, skafander i hełm, nie, ale to szczegół. Jak już mówiłem, wszystko można spokojnie odnaleźć, o ile nie toniecie, nie, w ekwipunku. Później po prostu zabrać wszystkie materiały czy rzeczy, których nie chcecie sprzedawać do swojego sejfu w loży. Ja generalnie tak właśnie zrobiłem. I co, no w ten sposób mamy miejsce, w którym możemy się nieskończoną ilość razy zaopatrywać w amunicję, w materiały do produkcji, plus tam kilka kredytów zyskać. Co do życia, no wiadomo, apteczek nie warto marnować, zawsze mogą się przydać na polu walki, dlatego wystarczy pójść na swoje kojo, godzinkę się kimnąć, a w zupełności załatwi sprawę. No i co? To by było na tyle. Dzisiaj tak też na króciutko. W międzyczasie robię cały czas ten odcinek o posterunkach i się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie i do zobaczenia. Cześć. Pleasant to see you.